Na pewno jest to kawał dobrej roboty. Chłopaki tutaj pilnują, żeby wszyscy byli bezpiecznie i żeby tutaj na przykład dzieci mogły się bawić tutaj. Rodzice odpoczywają, a dzieci wtedy na przykład bawią się, prawda? Także jak najbardziej. Fajnie, że miasto tutaj coś takiego organizuje. Najbardziej są potrzebni. Uważam, że no tutaj na takim dużym rozlewisku, no pewnie, że tak. I pewnie wykonują dobrze swoją pracę, bo i tutaj są na plaży, i tutaj pływają po wodzie, także z jednej i z drugiej strony jest bezpieczeństwo zapewnione. I w razie czego, gdy dzieci wypływają dalej, czy cokolwiek się dzieje, reagują natychmiast. Także uważam, że jest w porządku. Profilaktyka i bezpieczeństwo na jeziorach, na zbiornikach wodnych to jest priorytet dla nas przede wszystkim, ale i dla miasta, więc a przede wszystkim bezpieczeństwo dla ludzi, dla osób kąpiących się i wypoczywających, bo tutaj, kiedy jest tylko troszkę słońca, kiedy temperatura wzrośnie, to na tej plaży, kiedy jeszcze nie ma nawet kąpieliska, to jest 10-15 tysięcy osób, więc współpracujemy cały czas z grupą ratownictwa medycznego, ze strażą pożarną, z policją i dzięki właśnie współpracy z tymi służbami, to bezpieczeństwo nam się udaje zachować na bardzo dobrym poziomie, ale bez środków to jest bardzo trudne. Staramy się zapewnić bezpieczeństwo na tym zbiorniku w miarę własnych środków i możliwości. Czekamy w tej chwili na dotację z Urzędu Miejskiego, która będzie dopiero się ukaże. Na chwilę obecną pełnimy dyżury społeczne, czyli każdy z nas tutaj, kto pracuje w charakterze albo sternika, albo ratownika wodnego społecznie. Miasto ściśle współpracuje od momentu, kiedy stowarzyszenie powstało, tak? A powstało w 2009 roku. Zawsze było dotowane. Tak naprawdę obiekt, na którym się znajdujemy tutaj w obrot, momentu, kiedy powstał ten obiekt, ma swój sprzęt, ma swoje miejsce, tutaj prowadzi szkolenia, więc to jest bardzo ścisła współpraca pomiędzy miastem, Centrum Sportu i Rekreacji, a Dąbrowskim WOPR-em. Środki przeznaczone w dotacji na zabezpieczenie zostały w tym roku zwiększone w stosunku do roku poprzedniego. Informacja o tych zwiększeniu pojawiła się wraz z uchwałą w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, więc tak naprawdę w listopadzie roku poprzedniego. Tak? W tym momencie być może WOPR sygnalizuje taką sytuację. Natomiast tak, został ogłoszony konkurs, jak poprzednio konkursy od 2021 roku, bo taką rozszerzoną formułę stosujemy od 2021 roku, więc to był trzeci rok z rzędu. Natomiast na ogłoszenie konkursowe żaden podmiot, bo to jest oczywiście otwarty konkurs, żaden podmiot się nie zgłosił. W tym momencie jest ogłoszony kolejny konkurs.